Kochane moje przedszkolaki, dzisiaj na pomysł wpadłam taki, że zrobię dla was erupcję. A później wy to w domu zróbcie. A czym jest to trudne słowo erupcja? Jest to wybuch wulkanu. Na świecie znajduje się wiele wulkanów. Są one czynne, aktywne i nieaktywne. Są duże i małe. Największym wulkanem na świecie jest Mauna Loa. Znajduje się on na Hawajach. A dzisiaj zrobimy własny wulkan i własny wybuch. To zaczynajmy! Kochani, zadbajcie o swoje bezpieczeństwo. Ja ubrałam fartuch kuchenny oraz ubiorę rękawiczki jednorazowe. Dobrze, już mam rękawiczki, mam fartuch, więc możemy zacząć działać. Do przeprowadzenia eksperymentu będą potrzebne nam różne przedmioty, składniki odżywcze. Na początku potrzebujemy szklaną miskę, szklankę zwykłą, jakieś naczynie szklane, ja mam akurat taką chemiczną kolbę, lejek kuchenny, oraz mieszadełko, bądź łyżkę. Następnie potrzebujemy szklankę wody, szklankę octu, płyn do mycia naczyń oraz bardzo ważny składnik, soda oczyszczona. Jeśli chcemy, aby nasza lawa była czerwona, niebieska, jakikolwiek kolor, potrzebny jest również barwnik. Może to być barwnik spożywczy, a ja mam farbę zwykłą, plakatową. Szklaną miskę kładę na stół. Następnie wkładam kolbę bądź szklankę zwykłą. Do kolby wkładam lejek i wlewam wodę. Mam dwie ciecze. Bezbarwne w dodatku, widzicie, kochani? Która z nich to jest ocet? Ocet mogę rozpoznać po zapachu. Ma taki nieprzyjemny zapach, prawda? To jest nasza woda. Wlewam ją do naczynia szklanego. Dobrze, tyle wystarczy, myślę. Następnie wrzucam sodę oczyszczoną. Myślę, że to musi być taka duża, kopiasta łyżka tej sody. Następnie mieszadełkiem mieszam zawartość. Z powodu tego, że mam taką chemiczną kolbę, łatwiej mi będzie wymieszać w ten sposób. Aby nasz wulkan był bardziej efektowny, dodajemy również troszkę płynu do mycia naczyń. Na koniec dodajemy barwnik, bądź w moim przypadku będzie to farba.
najważniejszy element eksperymentu. Będziemy wlewać ocet do naszej kolby i zobaczymy, co się stanie. Kochani, możecie też zrobić ułatwioną wersję, bo tak naprawdę do doświadczenia potrzebne są nam tylko dwa składniki: ocet i soda oczyszczona. A piana, która wytwarza się w naszym eksperymencie, właśnie wynika z tego, że ocet łączy się z sodą oczyszczoną. Zobaczymy, jak to wygląda. Do szklanki z wodą wsypujemy sodę oczyszczoną. Może teraz będzie jej troszkę więcej, dobrze? Teraz, kochani, popatrzcie, co się stanie. Również powstała erupcja, czyli wybuch wulkanu. Przy wykonywaniu doświadczenia musicie zachować wszystkie środki ostrożności. Najlepiej poproście swoich rodziców, żeby Wam pomogli. Dobrego dnia!